kawiarenki naprawcze. Jest to idea, która powstała w Holandii w 2008 roku i teraz w Polsce staramy się jako Ashoka pomóc organizacjom lokalnym stworzyć innowacje na bazie kawiarenek naprawczych, czyli takich miejsc do społecznego naprawiania. Miejsc, które służą do tego, żeby się spotkać, żeby wspólnie coś porobić, żeby nauczyć się jak naprawiać i dzięki temu zadbać o to, ile konsumujemy, ile wyrzucamy, w jaki sposób dbamy o przedmioty, które z nami są. W Polsce jest to dosyć nowa idea. Istnieją cyklicznie spotykające się kawiarenki, które na przykład taka jak w Pile czy w Warszawie organizowana przez Stowarzyszenie Zero Waste, ale ten program ma na celu rozpowszechnienie tej idei, jakby stworzenie 10 kawiarenek naprawczych w 10 różnych lokalizacjach w całej Polsce. Robimy ten program razem z Fundacją Veolia Polska, która jest naszym partnerem i inicjatorem tego projektu i to, na czym nam zależy, to żeby idea kawiarenek stała się na tyle powszechna, żebyśmy mogli z różnymi problemami dotyczącymi naprawy zgłosić się właśnie do takiego sąsiedzkiego miejsca. My jako fundacja przede wszystkim zajmujemy się wspieraniem innowatorów społecznych, czyli odszukujemy osoby, które tworzą zmiany, dokonują tej zmiany społecznej i dajemy im narzędzia, szczególnie narzędzia dotyczące myślenia systemowego, by mogły skuteczniej działać, ale też promujemy system i budujemy system innowacji społecznych, czyli staramy się tak rozmawiać ze wszystkimi interesariuszami, aby oni tworzyli instytucje, które pomagają osobom chcącym dokonywać zmiany społecznej łatwiej działać. Kawiarenka naprawcza przy spółdzielni socjalnej Familia będzie głównie opierać się na specjalistach. W tym przypadku w projekcie Stare Korale jak Nowe posiłkować się będziemy specjalistami z koralikowego imperium z Tarnowskich Gór. Myślę, że z czasem będą również inni specjaliści z innych branż, jednak w bieżącym roku planujemy opierać się na koralikowym imperium.